wszystkim. Jestem Dizzy. To jest jeden z ostatnich odcinków z Covers Party. Miałem nadzieję, że nagram cały godzinny odcinek, ale dowiedziałem się właśnie, że to jest tak naprawdę, została mi jeszcze godzina grania od moich super doradców do spraw Corps Party, więc podzielimy też sobie na dwa odcinki, dlatego że nie mogę siedzieć długo przed komputerem bez okularów, a z okularami nie będę nagrywał, bo wczoraj właśnie się okazało, że muszę mieć okulary do pracy przy komputerze. Na szczęście są to zerówki, więc nie mam nic ze wzrokiem. Mogę czytać z 10 metrów najmniejsze napisy, ale mimo wszystko, pamiętacie, w ostatnim odcinku skończyliśmy na takiej malutkiej pogawędce z Nacho, którą również lubię nazywać nachos z serem, nachos z sosem ostrym. No i oszalała ze względu na to, że dowiedziała się od Ayumi o tym, że to właśnie ona, Nacho, była czynnikiem, który spowodował, że jej ukochany sensei zginął. Zostawiła nam statuetkę dziecka, którą chyba będziemy musieli użyć do tego, do tych wrót. Bo pamiętacie, że w poprzednim odcinku, kiedy wam nie powiedziałem, kiedy nie widzieliście, tylko to zużyliśmy jedną statuetkę do tych takich dziwnych wrót. Whatever. Mówisz poważnie? Więc nie było tam żadnego ciała, ale Morishige był już poza punktem, w którym mogliśmy go ratować. Tak myślę. Ale dlaczego? Tak łatwo wierzyłam w to, że możemy przestać umierać. O nie! Zostało nas ilu? 3? 5 nas zostało. Jeszcze pani Yui jest. Przewodnicząco. Podejrzewam, że jedną osobą, która została, jest pani Yui. Boże, jak możesz w taki sposób o tym mówić? Przepraszam. Myślę, że nie trzeba nic mówić. Na pewno nasi przyjaciele nie chcą, żebyśmy do nich dołączyli. Wszystko, czego chcemy w tym momencie, to wydostać się stąd. Więc pchnijmy dalej nasze marzenie i idźmy do przodu. Jakie to było dobre przemówienie, Satoshi. Chociaż wiecie co, my chyba większość gry i tak graliśmy z Yoshikimi i Ayumi, prawda? To wokół nich się w większości kręciła akcja. Satoshi, go ile razy widzieliśmy? Kilka tak naprawdę. Prawie jesteśmy. Wszystko, co musimy zrobić teraz, to znaleźć panią Yui. I wtedy będziemy mogli stąd w końcu uciec. Z tego żywego piekła. Brzmi dobrze. Jej! Jej, ale co robimy dalej, kochani? Bo tak nie pamiętam, co mamy zrobić. O, zapomniałem, Nakashima. No, nareszcie się przypomniała. Mam coś twojego. To jest moja legitymacja szkolna. I to też. Oddaliśmy jej statuetkę dziecka. Przepraszam, że nie oddałem ci twojej legitymacji wcześniej. Musiałaś być bardzo przestraszona i martwiłaś się o nią. Jeżeli znasz drogę wyjścia. Pamiętacie, że musimy mieć wszystkie skrawki tego papieru, żeby ten Sachiko Charm zrobić jeszcze raz ponownie i dobrze. Uwierz mi, naprawdę się martwiłam. Więc nie zgub tego skrawka papieru znowu, okej? Dziękuję ci bardzo, nawet nie masz pojęcia, jaka to jest dla mnie ulga. Shinozaki, dobra robota. Nawet nie mogę powiedzieć ci, jak bardzo straciliśmy głowę dlatego. Nie ma problemu, ten wzrok mówi tylko jedno. I love you! Ale mamy tutaj trójkąt miłosny, bo Ayumi kocha Satoshiego i Naomi kocha Satoshiego, a Satoshi kocha tak naprawdę Yoshikiego! O! Ale dopisajcie to. Sprawdziłam jeszcze kilka kartek papieru po tym, jak mieliśmy tą pogawankę z Nacho. I wszystkie ślady krwi zniknęły. Możemy przydać każde słowo. Kibiki, jest mi przykro. Moje odczyty były zbyt ostre. Zbyt naiwne, no wszystko było zbyt naiwne i jej interpretacje też były zbyt naiwne. To miejsce nie jest takie, nie jest taką prostą sferą dusz, jak wcześniej podejrzewałam, żeby była. Jeżeli się stąd nie wydostajemy, jak tylko to możliwe, będziemy w prawdziwym niebezpieczeństwie. Pomyślałem, że będziemy mogli spokojnie wrócić przez naszą strategię wyjścia, którą wcześniej opisałam, ale te dusze dzieci, które są przywiązane do tego miejsca, no nie,
sprawią, że to nie jest już takie proste do ogarnięcia. Oznacza to, że musimy otworzyć bramę ze wszystkimi tymi porwanymi duszami, które pozwolą nam przejść do świata, który znamy. Używając tej techniki, dusze słowa, kurwanska. Dobra, musimy użyć tej techniki przed tym, jak zmieni się stan tego miejsca w bardziej taki niebezpieczny stan. I nawet nie wiadomo, co się może stać. Albo już wiem, co się może stać. Możemy umrzeć wszyscy po kolei. Na przykład on może umrzeć. Mi to nie będzie przeszkadzało. Czy to oznacza, że tak? By Yuki? Którą Yuki? Bo ja już się pogubiłem naprawdę teraz. Naprawdę się pogubiłem. Niektórzy mają tutaj te same nazwiska i jest mi z tym bardzo źle. Więc jeżeli uda nam się odwrócić urok Sachiko, teraz wciąż nie będziemy mogli wrócić, bo ta brama będzie blokować naszą drogę. I naprawdę musimy dorwać Sachiko. I musimy uratować te biedne duszyczki, zanim wrócimy do domu. Dobra, to jest chyba nasze najlepsze wyjście. Już prawie tam jesteśmy, prawda? Prawda. Ale zaczyna się trzęsienie ziemi! Wszyscy basujemy! Trzęsienie ziemi! Zaczynamy! Jest tu technomuzyka! To jest horror, ale klimat trzyma! Gdzie mam iść? Nie wiem! Co mam zrobić? Nie wiem! Jedno pewne jest, idziemy już tu! Skoro... O, już skończyła się muzyka. Whatever. Schodzimy na dół, może coś znajdziemy ciekawego? Dobra, tutaj raczej nic nie zrobimy. To jest ten camcorder. Chcę się upewnić, czy... Wow! The music is back! Go, go, go! Nie wiem, gdzie ja idę stąd, ale na pewno gdzieś dojdę stąd! A może i nie. Może i nie. O! Ta muzyka powróciła do nas. Dobra, sprawdzimy, czy to teraz nam otworzy tam te wrota. Wiecie co, wolę się upewnić, bo no naprawdę myślę, że tam ta jedna dźwignia tak naprawdę służy nam do otwarcia. Wow, wow, wow. Do otwarcia właśnie, no kurde, no. Nie wiem, co do końca mamy zrobić, bo ta dźwignia coś nie chce nam działać. Ta dziewczynka biedna jest taka biedna, bo tu sobie siedzi, a tu są szczątki na jednej z naszych koleżanek. Wiecie co, no zobacz, no nie, no nie wchodź tu. To dobra, no niech będzie, no pójdziemy tutaj, może coś się zmieniło. Bo ile dobrze pokojarzycie fakty, to musimy zejść tutaj i obczaić, czy jedno z takich pewnych miejsc się już nam nie odblokowało. Bo wcześniej tu nie mogliśmy iść i mam nadzieję, że już się da tu iść. Już prawie. I czy da się przejść? I husiak, musiak, dupa. Nie da się przejść. Nie mam takiej opcji, żeby tutaj przejść, więc na razie musimy chyba do nich i tak wrócić. Bo i tak nadal nie jest coś, co możemy użyć, żeby tutaj przejść. Ale mimo wszystko mamy statuetkę dziecka i chyba ona będzie miała dużo wspólnego z tym dokładnie. Gites, zapisujemy grę, bo pewnie coś zdupiłem na życie, miałem nie robić. Kochani, nie wiem jakim cudem, jakim cholernym cudem tutaj wszedłem, ale naciskając ten magiczny klawisz, jakimś cudem doszedłem w końcu do tych schodów, w których mamy otworzyć tą bramę. No dobrze, że mi się ta gra skraszowała, no to wychodzi, bo dzięki temu możemy wejść w końcu tam. Jak ja tutaj wszedłem? Wytłumaczcie mi to. Wytłumaczcie mi to, jak ja tutaj wszedłem, bo wcześniej weszliśmy tutaj przed Crashem, pamiętacie? Weszliśmy przed Crashem, pamiętacie? I wyrzuciło nas, więc tak naprawdę nam się gra dobrze nie załadowała. I to jest to. To jest wina chyba tego, że mi się dobrze granie zadawała i przez to nie mogliśmy przejść. Albo coś zdupiłem i gdzieś wszedłem, gdzie nie potrzebuję. Faktycznie! Dzisu! Wszedłeś nie tam, gdzie trzeba. Przeweszliśmy tutaj, do tej toalety, prawda? Dobra, wiecie co? Ustawimy sobie inaczej postacie nasze. Dlatego, że...
Dlatego, że no później będzie nam chyba łatwiej, tak myślę przynajmniej, wiecie, bo tak, nie tu chciałem przejść, bo techno działa tu. Już prawie myślałem, że bym musiał od nowa nagrywać, aby się bardzo znerwował, bo ja lubię od nowa nagrywać momenty, które znam, bo jeżeli je znam, to jeszcze raz tam wejdź, a zrobię ciebie z dupy jesień średniowiecza. Myślę, że idealnym miejscem na zamianę będzie właśnie to miejsce tutaj, tu. Tu się dobrze zamienimy. No i myślę, że to kurwanska, no zaraz zrobię komuś kuku. Wiecie co, zapiszę sobie grę w tym momencie, żeby nie było, że mi się gra znowu skaszuje. Będę bardzo zły, jeżeli nam się skaszuje znowu gra, więc idziemy. Wszystko, cała muzyka gra, schodzimy na dół, idziemy jeszcze raz tam, gdzie most się zawalił i się otworzył przed nami, a ja rybów nie mam, bo Naomi jest z nami. Dobra. Tym razem zrobimy to trochę na speedzie, bo wcześniej, jak wiadomo, nie było możliwości. Okej, mamy typa z głową w dziurze, dziurzą w głowiu. I zapytam, jest senior high school student. Już takie, znaliśmy takie podobne, ale mamy oczywiście nametagi. Nametagi otwierają nam extra chaptery. Extra chaptery pojawią się w formie bonusowej. Czekaj. Co jest? Tam coś jest. Huh? Hej. Naprawdę tam coś jest na końcu tego korytarza? Na pewno jest! Bądź bardzo, bardzo ostrożny. Ja tu widzę dziurę na razie, więc... Jesteśmy w klasie znowu jakiejś. Widzę jedno wyjście po prawej stronie, lecz czy ono... Ta klasa tutaj na pewno ma jakiś sens. Na pewno coś... Pentagramy! Dobra, najpierw zacznijmy sobie, co się w tej klasie, bo wiecie, no taka klasa, taka ciekawa, no bo może coś tu być, albo po prostu nic nie ma. O, wow, percepcja, incepcja. Coś nie tak? Ten pokój wygląda, jakby został przygotowany do zrobienia czarnej magii. Albo czegoś. Skąd się skapać? Yoshiki, masz coś na pieprzonym pentagramie, jak możesz się je skapnąć? Chodź, powinniśmy się ruszać. Powiedziałaś, że wyczuwałaś jakąś dziwną osobistość tam, prawda? Ej! Ej! No właśnie, ja nic takiego nie powiedziałem. O co chodzi? Czy utknęłam tutaj? Nie masz tam wyjścia po drugiej stronie. Zradziłaś mnie z Satoshim? To wypieprzaj, a walić cię na pysk. Shinozaki? O, ja nawet nie wiesz, jak się cieszę, że cię widzę, jesteś żywa i nic ci nie jest. Teraz słyszę głos pani Yui i to wszystko pewnie jest również fałszywe. Co, o czym ty mówisz? Chodź tutaj. Nie ma się niczego bać. To naprawdę ty! Gdzie pani była ten cały czas? Byliśmy zmartwieni. Bardzo im przykro. Naprawdę to musiało być przerażające, być tutaj, samemu. O Boże, pani Yui, jest pani ranna, naprawdę mocno. Shinoza! Moje ramię jest w złym stanie. Shinozaki, wstawaj, wychodzimy stąd. O, być nie! Szybko, złap mnie za nogę! Spinaj się, pani Yui, nie! Szybko! Nie mogę jednocześnie trzymać mojego i jej ciężaru. Moje palce. Szybko! Wiem. Pani Yui! No kurwanska, no rusz się, naprawdę! Szybko łap ją! Dobrze, Yoshiki! Motherfucker, z buta wjeżdżam jak nic! Tak to się robi na południu.
Aż mi kamerka chyba pieprznęła troszkę. Chyba jestem tutaj, prawda? Halo? Widać mnie? Halo? Łapij rękę. Nie. Sama się wespnę. Ta podłoga może się zawalić w każdej chwili. W dwoje musisz się stąd wydostać. Ale... zrób to, Kishinuma. Dezadwa Yoshinozaki. Pani Yui. Shinozaki. Shinozaki, bądź silna, nieważne co się stanie. Bądź silna! Dobrze mi widać? Mam nadzieję przynajmniej. Jeżeli nie, to będzie źle. Masz zdolność, żeby... masz zdolności, które są lepsze niż czyjekolwiek inne. Jak tylko się stąd wydostaniesz, wiem, że wszystko po prostu będzie dobrze. Wiesz, z tym twoim marzeniem, o którym rozmawialiśmy. Teraz wynoś się stąd. Nie rozumiesz powagi sytuacji, idź. Ale takie, tak, to po angielsku tak by śmieszniej zabrzmiało, wiecie, bo tam powiedziała "You don't know the gravity of the situation", a gravity ją ciągnie w dół teraz. Shinozaki! Poszedł wyjebane. What the fuck tam jest? Ty Auschwitz znalazłem. Pani Yui. Shinozaki, uspokój się. Musimy ruszać. Zostaw mnie. Już mnie to nie obchodzi. Shinozaki! Okej, okay, mówimy głosem Japończyka. Shinozaki! Aż mi się pad wyłączył. Jak patrzę, no zacięło się, no i pewnie będę musiał nowa nagrać. To patrzę. Pad nie działa z tego wszystkiego, bo tutaj mam trochę luźne. Nie wiem, czy o tym... czy macie taki problem z waszymi padami też. Jeżeli macie pada, to możecie mi powiedzieć, czy to jest normalne, czy mam to dać na gwarancję, bo tak nie powinno chyba być, prawda? Posłuchaj mnie. Na pewno nie chcesz, żeby ofiara pani Yui poszła na marne. Ale ja tego nie chcę. A czemu ona tego chce? Kishinuma. To jest to, o czym ona mówiła, kiedy powiedziała: bądź silna, chlery. Kesu. What the fuck is this? Randomowy Chińczyk. Randomowy sprzedawca jaj. Kto to do cholery jest? To dyrektor. What? Co? Wszedł do jakiejś randomowej szczeliny? To jest jakieś dziwne przejście, to chyba jest syp jakiś albo coś. Albo taki pies, który możemy znaleźć w krematorium. Mówiłem, że tu Auschwitz będzie albo coś. A tu się okaże, że to jest chiński Hitler, znaczy japoński. Wygląda to, jakby ktoś rzucił tam coś bardzo żółtego. Oh fuck. Myślę, że to jest coś z... co to był ribbon? Skrawek z... sukienki Sachiko. Ale wygląda na to, że nie możemy tego sięgnąć. Nie mamy wystarczająco długich ramion. Z ciemności pieca możemy zauważyć dziewczynę, która trzyma ręce na kolanach. To Sachiko. Oddala się coraz głębiej i głębiej, aż znika z zasięgu wzroku. Co to było do cholery? Myślę, że przy odrobinie wysiłku moglibyśmy się tam wciągać. Wprawdzie, spójrz na to. Widać tam leciutkie światło. Wygląda na jakiś pokój albo coś. Dobra. Wchodzimy. Poczekaj, ogłupiałeś? To jest piec. Jeżeli ktoś go zapali, jak będziemy w środku? Dobra, uwaga, więc poczekaj tutaj i pójdę sam. Jop!
Mnie, okej, fajn, are we go to? Też idziemy. Zaczyna się. Powiedziałem ci, żebyś poczekała na górze. Naprawdę na górze, to tłumaczenie. Nie mam mowy, idę z tobą. Przecież kochasz Satoshiego. Cholera. Bądź ostrożona tutaj, dobra? Okej. Idziemy. Te dźwięki nie są zboczone w żadnym wypadku. Cholera, bardzo tutaj ciasno. Poszliśmy już nawet spory kawałek i wygląda na to, że wciąż jesteśmy dopiero w połowie drogi. Może to przez to, że dach jest taki niski, sufit jest taki niski. Nawet nie mogę wstać leciutko. Ale naprawdę, nigdy nie czułem się tak niekomfortowo w moim życiu. Jeżeli wszystkie wyjścia są zamknięte, mógłbym skończyć tej pozycji do końca mojego życia. Ach, co to cholera jest ze mną? Nie powinienem myśleć o takich rzeczach. Dokładnie w takim momencie. To jest najgorszy moment, kiedy siedzimy zamknięci w takiej pustej, ciemnej, ciasnej przestrzeni i okazuje się, że nie możemy wyjść. Nawet ludzie, którzy nie mają klaustrofobii, myślę, że popadliby w panikę. Nigdy nie widziałam tak dużo pyłu i popiołu wcześniej. Nie mogę oddychać w tym czymś. O! Hej! Wszystko w porządku? Prikt. Nie, znaczy prikt. A, zaplątałam swoją rękę o jakiś przewód. O, dobrze wiedzieć. Zawróć cię. Proszę, zawróć cię. Fuck! Co wybierzemy? Może zamknę oczy? Nie wiem, co wybierzemy, no może się napiję. Zastanówmy się dobrze. Sachiko prosi nas, żebyśmy zawrócili. Z drugiej strony jestem bardzo ciekaw, co tam dalej będzie. Możemy sobie wykonać save'a i zobaczymy dwie sytuacje. O ile się nam nie rozwali gra. Nie rozwal się. Zobaczymy, co się tak naprawdę stanie, bo jestem naprawdę tego ciekaw teraz, więc co wybierzemy? Oczywiście, że idziemy dalej, kochani. Jakżeby tam inaczej? Ja miałbym iść dalej. Więc idziemy, mimo wszystko. Okej. Zawróć się. Trzymajcie się z dala. Nie mówiłem wam, żebyście zawrócili? Drugie wybory zawsze prowadzą do bad endingu, więc wątpię, żeby to ten akurat ending był zły. Dlatego zabieramy i dajemy tutaj ten pedestal, dajemy yes, of course. Dajemy tutaj baby statue, tak jak dałem wcześniej, tylko że wtedy mi się gra nie zapisała i myślę, że to jest dobry moment, żeby zapisać tą grę dokładnie w tym momencie. W tym momencie. Zapisujemy stan gry na piątce oczywiście, ze względu na to, że nie wiem, czy to był dobry wybór, czy nie. Dlatego chodźmy. Naomi? To jest tutaj. Czarna masa, która atakowała mnie wcześniej. Na samym końcu jest napisane, że to jest pokój pielęgniarki, ale tak naprawdę to nie jest żaden pokój, w którym byliśmy wcześniej. Moja głowa. Braciszko, ona boli. Moja również. Obydwoje krawicie. Zostańcie tutaj, pójdę sam. Okej, idziemy sam. Memu. Co to? Czy to dziecko za oknem? Sachiko? Co się może zdarzyć? Drzwi są otwarte, możesz wejść. Krew. O mój Boże. To moja. Czy mój nos również zaczął krwawić?
Myślę, że mogę być w bezpieczeństwie, jeżeli jestem tutaj zbyt długo. Ale tam jest coś, co muszę zobaczyć. Takie mam uczucie przynajmniej. A co mówisz? Powinniśmy pójść na jakąś wycieczkę? W wakacje? Tego lata? Wow! O co chodzi? Nie mogę ruszyć ani jednym z mięśni. Czy jestem sparaliżowany? Moja droga Sachi. Ona jest moją dumą i radością. Kojarzycie ten? To było na początku, na samym początku było też to. She would do anything for me. Pamiętnik, czy to pamiętnik? Książka wygląda bardzo starą. Z żółtymi brzegami. A wygląda na to, że można łatwo przeczytać tam wszystkie literki, które tam są. Co? 7.19.1953. Wygląda na to, że jestem martwa. Chyba jest... Nie, to nie może być prawda. Nie mogę cię wybaczyć. Nie mogę cię wybaczyć. Zabiję cię. Jak mogłeś skrzywdzić Sachiko? Jak mogłeś skrzywdzić mnie? O, jest źle. Spadamy. Satoshi. Nomi, Yuka, wstawać, musimy się stąd dostać jak najszybciej. Braciszku. Dobra, spadamy stąd, jak najszybciej. Nie wiem, czy zaraz możemy iść, bo... Wprawdzie nie wiem, co dalej na nas czeka. Ale chyba jakaś scena teraz nastąpi. Czy wszystko za nim w porządku? Tak, wszystko w porządku. Goła przestała podejść, to musiało być po prostu... Coś w tym korytarzu. Co to w ogóle jest za miejsce? To był pokój pielęgniarki. Była tam jakaś kobieta ze złamaną szyją i po prostu zanim uciekłem, jakieś dziecko zaczęło się obok niej pojawiać. Nie zauważyłem tego dziecka nawet. Satoshi, czy to... Tak. To jakiś pamiętnik z biurka. Próbowałam go przeczytać, ale był po prostu zamrożony w czasie. I nawet nie mogłam przywrócić stron. Czy to tej kobiety? Bez żadnych wątpliwości. Widziałem jej, kiedy pisała w nim. Co? Tam jest... Imię z tyłu. Yoshi Shinozaki. Nie wiem, od czego dowiemy się z tego pamiętnika, ale mam nadzieję, że to będzie coś ważnego. Spojrzymy. Długo cię rozmawiałam z dziećmi. Są takie pełne życia i tak szybko rosną. Młodzi studenci są cisi i bardzo respektujący. Respektujący? To oczywiste, że ich rodzice je kochają i dbają o nie tak bardzo. Bardzo, bardzo. I bardzo dużo ich uczą. Ale ja nie zostanę z tyłu. Również zamierzam wychować Sachiko z taką miłością jak oni. Dzisiaj są mi 17 urodziny. Spotykamy się po szkole i zamierzamy iść na obiad, kolację. Mam nadzieję, że polubi tego wypchanego kota, którego dla niej dałam. Wzięłam. Muszę jeszcze sprawdzić kilka dokumentów, zanim się z nią spotkam. Ale podczas mojej pracy wpadł do nas dyrektor. Potem jak pozwoliliśmy chwilę, nagle podszedł do mnie z tyłu, złapał mnie i sprowadził mnie na dół. Wtedy zaczął rozpinać moją bluzę. Zawsze był taki miły, taki sympatyczny. Zawsze słuchał moich problemów, ale dzisiaj nawet nie wyglądał jak ten sam człowiek. Jego oczy były zimne i puste. Byłam w takim szoku. Nie jestem w stanie nawet stwierdzić. Co stało się mi potem?
Jakoś omdlałam, ale on był wciąż za mną. Wymknęłam się, przepraszam. Udało mi się tylko dojść do schodów i tylko kiedy się obróciłam, poczułam jego, jak mi pcha. Podłoga nadeszła na mnie bardzo szybko i nagle odnalazłam siebie, nie mogącą się ruszyć. Byłam martwa. Wiadra krwi wylewały się z mojej głowy. Jestem pewna, że to było piekło czyścić to po mnie. Również straciłem kontrolę nad moim pęcherzem, zasydzające. Wymykałam się, ale zostałam odepchnięta przez dźwięk mojego ukochanego głosu. Sachiko widziała wszystko. Myślę, że przyszła mi znaleźć. Dyrektor z... Co on planował z nią zrobić? Krzyczałam z całych sił, żeby przestał, ale była martwa i nie miałem już żadnej siły. Sachiko starała się uciec, ale... Ale miała ciało siedmiolatki. To mi śmierdzi z ciało siedmiolatki. Złapał ją bardzo łatwo. Ale... I wtedy przed moimi oczami wyciągnął z niej życie. Co za okrutny człowiek. Zaguzikował moją koszulkę z powrotem i zabrał Sachiko do piwnicy i pochował ją. Prawdopodobnie moja śmierć była tylko wypadkiem. Nie jestem złą osobą. Nie zasługuję na to. Nie ma żadnego wybaczenia na to, co zrobił. Jest tak, jak podejrzewałam. W związku z oficjalnym raportem poślizgłam się i padłam. I nic nie powiedziano jeszcze o Sachiko. Inni nauczyciele i studenci są tacy mili. Odwiedzają mnie. Chyba odwiedzają, prawda? Opakują chyba bardziej, o to chodzi. Tu jest jakiś dziwny ktoś siedzący w moim krześle. Nowa nauczycielka, bez wątpliwości. Ale nie przyjdzie jej zobaczyć. Nie musi być, pewnie nie jest zbyt popularna. Nienawidzę jej. Trochę i trochę tracę mój umysł po trochu. Kawałek po kawałku oddalam się. Czarna moc, nie moja własna, zaczęła infiltrować moją osobę. Więc ona jest mamą Sachiko? To takie okropne. Tak, to jest naprawdę okropne. Bardzo mi żal. Poczekaj chwilę. Czy nikt nie jest zmartwiony datami, które pojawiły się w tym pamiętniku? Sachiko nawet nie powinno tam być. Porwania i morderstwa nie wydarzyły się w 1963, pamiętasz? O, masz rację. Ale one są zapisane 20 lat wcześniej. Ale co to oznacza? Ja myślę, że to oznacza jedno, że tak naprawdę duch Sachiko chciał się zemścić. Czytaliśmy dalej. Przeglądaliśmy dalej lamenty i wyrzeczenia Yoshi Shinozaki. Okej, po wyczerpaniu z tych tematów można było czytać tylko podaną na ekranie frazę: jestem taka samotna, tak bardzo samotna. Chcę zobaczyć znowu Sachiko. Chcę znowu zobaczyć moje dziecko. Nigdy nie wybaczę mu tego, co zrobił. Zabiję ich wszystkich. Co do galery? Nie mogę przejść przez tą stronę. W pewnym momencie strony w tym pamiętniku zaczęły przemakać krwią i jedna do drugiej się przyklejały.
Przechodząc przez obkrwawioną sekcję, widzimy kilka ostatnich wpisów w książce. Wszystkie są datowane w około 20 lat później. Sashi jest moją dumą i radością. Na pewno zrobiłaby wszystko dla mnie. Nawet zabijałaby dużo ludzi, żeby dotrzymywali mi towarzystwa. No to już wiemy, dlaczego Sachiko zabijała ludzi. Wysyła mi tak wiele dzieci. Tak bardzo je kocham. Wszystko jest jasne. Muszę ją powstrzymać. To nie sprawi, że będę szczęśliwa. Sachiko, proszę, przestań. Jego rodzina jest tak winna, tak jak on. Zamierzam przekląć całą jego linię, rodzinę, na zawsze. Jak to się stało? Sachiko, która umarła ze mną 20 lat temu, ma znowu ciało z krwi i kości. Zabija dzieci i wysyła ich dusze do mnie, ale nie chcę tego. To nie sprawi, że jestem szczęśliwa. Sachiko, proszę, chodź, zobacz mnie. Porozmawiaj ze mną. Sachiko zabija 6 kolejnych osób. I kiedy oni umierają, to tak jakby ich egzystencja jest wymazywana z historii. Odlatują. Ona nie jest w stanie zabijać i porywać samemu. Wygląda na to, że ktoś za nią robi te porwania. Sachiko, proszę przestań. Sachi już nie zabija więcej. Teraz po prostu zabija, ponieważ to lubi. Nie wiem, kiedy to się zmieniło, ale się zmieniło. Żywe istoty są takie łatwe do zabicia. Zabiły nas mimo wszystko, prawda? Nie mogę wybaczyć nikomu, kto zabija inne stworzenie ludzkie. Zabiję ich wszystkich. Zabiję tych wszystkich za to, co zrobili. Nie pokażę im nawet odrobiny tłumaczenia. Zabić więcej. Zabić więcej. Przynieś mi więcej. Dzięki Sachi już nie jestem samotna. Wysyła mi więcej słodkich dzieci. Sachi jest moją dumą i radością. Myślę, że chyba już mnie nie rozpoznaje, ale wciąż kocham ją całym moim sercem. Szkoła została zamknięta. Dyrektor skoczył z dachu. Dobrze mu tak. Myślę, że będę śpiewała z dziećmi. Coś szczęśliwego i radosnego. Cóż za okropna. Co za okropny sposób, by umrzeć. Dobrze mu tak. Sachi chodziła pomiędzy korytarzami. Tymi pustymi korytarzami. Zabija kogokolwiek, kto tutaj wejdzie. Ludzie, którzy słyszą plotki albo są po prostu ciekawi. Ona i ja jesteśmy tak bardzo spragnione, ale nie ma nic, co moglibyśmy na ten temat zrobić. Po tym zapiski są zbyt nieczytelne, by je móc przeczytać. Boże. Więc Sachiko zabijała dzieci i wysyłała ich dusze do swojej matki. Żeby nie były samotne. Żeby nie była samotna. Myślę, że po prostu to sprawiło, że stała się szalona. Wygląda na coś głębszego. Nawet jej mama chciała, żeby przestała. Tak, ale nie jestem pewien, co tak naprawdę powinniśmy zrobić. Ale jeżeli musimy się rzucać przez Sachiko, wygląda na to, że musimy po prostu znaleźć dyrektora, który jest kluczem do całej tej układanki. Jeżeli dobrze pamiętam, to biuro dyrektora jest w drugim budynku. Fajnie, że jest w drugim budynku, ale to niestety koniec tego odcinka, ze względu na to, że no, jest trochę dłuższy, niż mi się zdawało. No i ostatni odcinek już pojutrze, więc czekajcie na mnie. Do zobaczenia kolejnym razem. Pow i do zobaczenia. Grał dla was Dizisowski. Cześć i zostawcie lajka.